będziemy. Panie radny, a to jest też komedia taka. I na radnych powiatów. Ja. I nie ma problemu. Głosowanie udowodni to, co ja będę głosować. Ale ja, panie starosto, jestem radny. Ja mogę dać, ja mogę głosować, ja mogę rękę podnieść, tak? Ale proszę państwa, wtedy kiedy głosowałem dla powiatu, cały to widzieli na stronie. W tym momencie, proszę państwa, nie było. Nie kłamante. Nie było zdejmowanych inwestycji w gminie Sokół. Nie było. Ale państwo zaraz wyliczą. Monty, kasyno, po prawej stronie parking została inwestycja zdjęta. Ulica Polna została zdjęta. Majowa zdjęta. Antek, nie kłamante. I wiele innych spraw mógłbym państwu wyliczać. Nie kłamante. Jeżeli radni. Jeżeli radni, proszę państwa, nie dbają o swoje okręgi wyborcze, to ja nie mam nic przeciwko temu. Proszę zauważyć tylko jedną podstawową sprawę. Proszę wyjść na miasto i zobaczyć, gdzie są inwestycje. Uchowa. W jakich okręgach? Jedyne inwestycje są w moim okręgu oraz okręgu Marka Rodzina. Nie ma nie ma w tym mieście inwestycji. A jeżeli wy, proszę państwa, jeżeli wy jako radni nie umiecie zadbać o swoich wyborców i o swoich inwestycjach, no miejcie do siebie pretensje. Proszę państwa, nie miejcie pretensji do burmistrzów w tym wypadku. Nie miejcie pretensji do pana starosty, bo to nie pan starosta podejmuje rękę, to nie pan burmistrz, pani burmistrzowa podejmuje rękę. Panie Antoni. Tylko my. Dobrze, dziękuję. Dobrze, ja do pana. Ale moment, panie starosto. Do pana punktu dojdziemy. Nie ma problemu. Panie Antoni. Ja państwu tylko informuję. W formie inwestycji zmiany budżetu. Nie wyrażam zgody tak samo na remont fontanny. Nie wiem, czy państwo o tym wiecie, że fontanna kosztowała 450 tysięcy. 70 tysięcy na remont, 20 tysięcy na remont pomnika Piłsudskiego. Natomiast musicie państwo wiedzieć, że na tej sali znajduje się wśród nas osoba, sołtys z Małego Gryniszcza. Wiecie państwo, po co on tu jest? On tu przyszedł na uwagę sesji prosić, żeby dołączyć mu wodę. Zwykły kawałek rury wody. O co tu tylko chodzi? A my, proszę państwa, inwestycja ta ma kosztować 62 tysiące. Natomiast remont fontanny 70 tysięcy. Plac zabaw dla dzieci 300 tysięcy. Uważam, że zakończyłem i przejdziemy do polemiki z panem starostą w punkcie przyznawania pieniędzy na powiat. Przeszło 3 miliony. Proszę bardzo. Proszę panie starosto. Antoś, wiesz co? Ludzie mi mówili, nie jedź z Sydzikiem. Wcześniej czy później, wszystko się ułeży. Tak mi ludzie gadali, wiesz, u nas. Dobrze mówili, co je? Naród jest mądry, wiesz, Antek, naród jest mądry. Tak człowiek, kurde, naiwny, wiesz? A człowiek naiwny wierzył, myśli, jak patrzy, to przegapia, co nie? A mówi, oszuka się, to, że on mówi, że nieważne po której drodze, bo normalny człowiek nie wie, po której drodze jedzie, czy powiatowej, czy gminnej, to oszukuje na potrzeby tylko teraz. Później powie inaczej. Tak mówił naród, mówili ludzie, których spotkałem na ulicy. On tylko i wyłącznie teraz na te potrzeby mówi w taki sposób. Później stanie i powie całkiem co innego. Ale wiesz, Antek, w życiu ludzi, narodów i państw jest jedna rzecz bezcenna. To życie jest honor. To powiedział minister spraw zagranicznych Józef Beck. To mówił prawicowy, wspaniały nasz minister spraw zagranicznych.
No wiesz, że do szkół nie chodziłeś, nie lubiłeś szkół. Ale ty właśnie, ale ty człowieku, ucz się trochę od tej mądrości ludzkiej, wiesz? Bo to nie jest takie proste, że sobie dzisiaj można powiedzieć, że się popiera daną rzecz, a jutro się wstaje i podchodzi do mównicy i mówi całkiem co innego. I każdy powie, że wszystko jest okej. Okay. Nie. W tym życiu tak nie wolno. Te życie to nie jest zabawa. Tutaj nie jest kabaret, to nie jest, to nie jest jakaś farsa. Wspomniałeś o wspaniałym panu Łapiczu z Gliniszcza Małego. Tak samo w każdym z tych miejscowości, przez które przebiega droga powiatowa, są tacy sami i są tysi. Ludzie, którzy potrzebują drogi. To nie są drogi, które są tylko i wyłącznie potrzebne powiatowi. To są drogi, które są bardziej potrzebne wszystkim mieszkańcom Sokółki, bo wszyscy tak naprawdę z nich korzystają. Śmiem twierdzić, że droga ulica Polna jest mniej potrzebna dla wszystkich mieszkańców gminy Sokółka niż na przykład droga do Kamionki, do Wierzchlesia, bo tam więcej ludzi jeździ, bo to są drogi przelotowe. Ja śmiem twierdzić, że każda droga powiatowa jest bardziej potrzebna, dlatego że to są drogi komunikujące nas z innymi gminami, z województwem, z innymi miastami. Andrzej. Dlatego już posto. Nie idź tą drogą. Nie idź tą drogą. Uczciwość, szczerość i pewne zasady powinny w tym życiu i w relacjach międzyludzkich obowiązywać. Nie można wstać i powiedzieć, a ja jutro wszystkich opiszę na swoim blogu, obsmaruję, oblepię blog błotem i to nie będzie miało żadnego znaczenia. Nie, tak życiu nie można. Zrozum, Antoś. Nie wiem, co się wychowywał w głowie, ale w życiu tak się nie postępuje. No miłość boską. Obowiązuje jakaś zasada lojalności, szacunku i pewnego rodzaju współpracy. Zrozum. To, że sobie wymyśliłeś, że Marek Awdzie będzie burmistrzem i teraz rozpocząłeś kampanię wyborczą, to wybacz, ale nie w ten sposób. Nawet metody wyborcze mają ci swoją granicę, człowieku. Zacznij myśleć, a nie tylko działać, bo to nie tędy droga. Dobra? Okej? Okay? Dzięki. Proszę. Proszę Państwa, po pierwsze, powinien Pan starosta staroście się nauczyć zabierania głosu na obradach gminnych, bo to nie są obrady powiatowe, to raz. Po drugie, panie starosta, przyznaję panu rację. Ja mam tylko maturę. Mam, ale doświadczenie inne mam. Do czego? Pan tu chodzi za wyjątkowego, dobrego prawnika na terenie Sokółki. Gratulacje. Ale jak cała Sokółka wie, to jeszcze pan ani jednej sprawy nie wyjął w tym mieście. Pan uchodzi i pana kancelaria też jest dobra, ale tylko w sprawach budowy. Jeszcze pan w życiu nie wybrał ani jednej sprawy budowy. To jest tylko adwocem do wykształcenia. Oczywiście nie każdy musi na tej sali mieć fakultety i nie musi mieć magistra. Ale, panie starosto, myślę, że pewna kultura pana też powinna to obowiązywać. Mój blog, moja odpowiedzialność, moja sprawa. Nie mam ja chęci służyć, jak inni radni na tej sali. Jest pewien moment, kiedy jestem i będę wiele w sprawach za panem, za radnymi. Ale w tym momencie, kiedy mój program wyborczy jasno mówi, mam służyć w pierwszej kolejności dla moich wyborców z mojego okręgu. A potem mogę pomagać innym. I przeprosi mnie, moją kancelarię, 10 tysięcy na rzecz stowarzyszenia pod skrzydłami, ale już to pan ma pracę o skrzydłami mojej osoby. Ja nie jestem, wie pan, pani Bulikowska, ale pan nie miał proces o skrzydłami mojej osoby. Ale pan sobie podawał, że dziennikiem.
Przeprosi mnie za zniszczenie żadnego procesu nie wygrałem. Proszę pana. Ogólnie powiedziałem, że tak ludzie mówią, że pan nie wygrał. Ludzie powiedzieli. Kiedy to tak będzie, zakonnice będzie przeciwny. Tak. Proszę państwo, powiem tak, z tym panem nie można dobrze. Tak jest. A jeszcze wrócę do jednej sprawy. Dlaczego sołtys przyszedł do radnego, żeby podciągnąć wodę? Bo ten radny wie, jak wykorzystać wodociągi i kanalizację.